wieczór Państwu. Felieton będzie dzisiaj troszeczkę krótszy niż to bywało, ale za to będzie bogato ilustrowany. Będzie ilustrowany dwoma starymi wierszami oraz ręcznie malowanym obrazkiem, który tam stoi. Jak Państwo będą opuszczać salę, każdy sobie może koło tego obrazka przejść i rzucić okiem, a można też wyjść, nie rzucając okiem, jest w tej względzie pełna swoboda. Chichot za naszymi plecami. Prosili mnie zacni organizatorzy biesiad, aby w listopadzie było w nastroju listopadowym, aby zwrócić się ku drogim nieobecnym pisarzom, którzy odeszli, aby pamięć była i hołd. Poszedłem więc na spotkanie z guślarzem z pierwszej części Dziadów, a daleko nie musiałem chodzić. Często nawiedza mnie myśl o tym, że Sadyba, dzielnica, w której mieszkam, stoi na powstańczych growach i cała Warszawa rośnie wieżowcami i apartamentowcami, zasłania sobie oczy prostokątami gigareklam, a grzybnią głęboką wrasta w cmentarze na każdym podwórku w rozsypane kości, guziki, sprzączki, rdzawe szczątki broni. Gdzieś tam wśród nich kolega Krzysztof Baczyński, kolega Tadeusz Gajcy, kolega Andrzej Trzebiński, kolega Leon Zdzisław Stroiński, kolega Józef Szczepański, żołnierz parasola, może najmniej znany z nazwiska, a najgłośniej z utworu Pałacyk Michla, Żytnia Wola. Miałem kiedyś pisać scenariusz do złego Leopolda Tyrmanda. Scenariusz napisał w końcu Ksawer Żuławski, który film reżyseruje. Zdaje się, że już kończy. W mojej wersji była w prologu scena na warszawskim lodowisku na Dynasach. Łyżwa rozcina lód, otwiera się ziejąca czeluść, a w niej przez miasto widmo, przez zamordowaną Warszawę ruin jedzie autobus z Płótna Bronisława Wojciecha Linkę, przezroczysty wehikuł, w którym śpią upołysani jazdą, oparci o siebie w tłoku współcześni warszawiacy i postrzelani powstańcy. Szkielet w dziurawym hełmie obok podpitego chuligana. Milicjant z gębą parobka obok zaczytanej studentki, wyfiokowanej damy. Nie znałem Linkego, ale poznałem jego pracownię, notatniki z zesłania, szkice, prawdę i mit jego życia. Wszystko dzięki wdowie po nim, Annie Marii Linke. Zapraszała mnie i moją żonę do swojego mieszkania na Starym Mieście. Mieszkała w jednym pokoju. Drugi miał okno otwarte latem i zimą. Był przytuliskiem wróbli, pewnie także duchów. Dzięki jej opowieściom poznałem Warszawę lat 30. Z Ziemiańską, Adrią, Skamandrem, teatrzykami, Ibsen, anegdoty z życia pisarzy i aktorów, potem Warszawę lat 50. i 60. Anna Maria Linke znała wszystkich. Tłumaczyła Tomasza Manna, między innymi. Jej kundle nazywały się Bisia i Riki. Gdy zdechły ze starości, ona też odeszła. Po swoim mieszkaniu chodziła o kulach. Po elitach kulturalnych Europy fruwała przez języki i dzieła, malarstwo i literaturę, historię i awangardę, przez opowieści prawdziwe i złośliwe komentarze. Bywał u niej Strum Wojtkiewicz, Teichmowie, Andrzej Szczypiorski, ale nie spotykało się u niej nikogo. Starannie oddzielała czas wizyt, chciała mieć gościa tylko dla siebie. W Paryżu poznała Linkowa Alana Kosko, przyjaciela moich rodziców z lat poznańskich, tłumacza Gombrowicza i Schulza na francuski, Eluarda Verlaina Baudelaire'a na polski. Ja też bywałem u Alana Kosko na Rue du Jour, tuż obok hal. Dom rozwalono przy budowie samską pilówkę. Z zespołu zapomnianego przedwojennego pisma Prom udało mi się poza moim ojcem, Jalanem Kosko, poznać wiele osób. W Londynie poetę i oficera artylerii Bronisława Przyłuskiego. W Warszawie Norę Odolanicko-Szczepańską. We Wrocławiu Witolda Juliusza Kapuścińskiego, piszącego pod pseudonimem Zygmunt Psarski i jego żonę Jadwigę Korwin-Piotrowską.
a Halinę Brodowską gdzieś w Wielkopolsce. Myślę sobie, gdzie teraz grzeją się wróble z pracowni Linkego na Nowomiejskiej, gdzie duchy przylatują do okruszków i mis ofiarnych. Tam za zasłoną wszyscy są razem. Jaś Walcy, Kazimierz Dziewanowski, Jerzy Narbut, Janusz Krasiński, pułkownik Załuski, Wojciech Żukrowski, Halina Audorska, Lesław Bartelski, Jan Józef Szczepański, Ludmiła Mariańska. Ich śmierci nie możemy być pewni, nawet jeśli na ich pogrzebach rzuciliśmy grudkę ziemi na trumnę. Spotkałem kiedyś Juliana Stryjkowskiego na MDM. Jestem prawie pewny, że po jego śmierci prosił, abym go kawałek podprowadził. Podobnie było z Andrzejem Kuśniewiczem. Chyba nawet częstował mnie tekilą u siebie w domu, a już nie żył. Dość więc o umarłych. Bóg ich przyjmie. Nie wiem, czy słusznie poświęciliśmy im aż tak dużo czasu. Od niedawna mam wrażenie, że patrzę nie w tą stronę, co trzeba, a za swoimi plecami słyszę chichot rzeczywistości. Jeśli zwrócimy uwagę na pojazdy szynowe, może okazać się, że powinny nas zająć miniatury perskie. Jeśli zajmę się ociepleniem klimatu, wyda się, że ważne jest kino azjatyckie, albo profilaktyka kardiologiczna, czy olimpiada w Bukowinie Warszańskiej i Szmeksie. Jeśli teraz zagapiliśmy się na plecy odchodzących za horyzont, oni odwrócą się i powiedzą, nie o to chodzi. I za naszymi plecami usłyszymy chichot. Może ważne jest to, o czym korespondowałem dopiero co z kolegą z Krakowa. Pisał mi tak internetowo. Drogi Piotrze, jako przedstawiciele środowiska artystycznego źle zrobiliśmy, nie protestując już od 20 lat przeciw polityce pseudokulturalnej lansowanej przez samowładców z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Musiało dojść do tego, do czego doszło. A czego byśmy przecież nie chcieli, prawda? Odpowiedziałem mu. Nawet nie wiem, czy jestem pisarzem, chałupnikiem, domokrążcą, czy jakimś przedstawicielem środowiska artystycznego. Byłem prezesem SPP. Najbardziej zagubionym i nieporadnym. Na szczęście już nie jestem. Środowiska artystyczne wybierają swoich przedstawicieli. Może i oni ośmielają się coś krytykować. Ale wielaż tam mogą wobec samowładców. Pisał dalej z Krakowa. Mówiąc między nami to samo, samo zło dzieje się u nas. Rządzą urzędniczki. Koniec z kulturą. A ja mu na to. Pewien jestem, Marku drogi, że robimy i zrobimy nie jedno, ale na swojej działeczce, nie tam, gdzie rządzą urzędniczki i arywiści. Mamy jakieś okienka, w które wkładamy swoje teksty, jak noworodki w okna życia. Jakieś gremia studentów tu nas słuchają. Mamy rozmowy z przyjaciółmi. Mamy kreskę i kolor do rozmowy z płótnem i papierem. Zostawmy innym sądy ostateczne, gilotyny i pręgierze. Spektakl lat nastych XXI wieku trwa. Przyglądajmy się, filozofujmy, filozoficznie żartujmy, czasem jakiś esej palnijmy. Nie jesteśmy od protestów, listów otwartych za dymy. W kominiarkach nam nie do twarzy. Jak może być do twarzy w czymś, co twarz zasłania? Tyle internetowego przekomarzania. Niech się tylko nam nie wyda, że ważne jest, aby protestować przeciw skandalistom pozbawionym z poczucia smaku. Albo ważne, aby nie protestować. Słysząc chichot rzeczywistości za plecami, nie odwracajmy się zbyt pośpiesznie, bo może się w głowie zakręcić. Tyle mojego felietonu. Teraz te zapowiadane dwa wiersze. Mam przed sobą bardzo unikalne pisma. To jest ostatni numer Skamandra z września 1939 roku. A to jest ostatni numer poznańskiego Promu z 1938 roku. Zdaje się, że potem już nie wychodził.